Julia Wieniawa i Marina Łuczenko w takiej samej spódnicy. Dwie piękne wokalistki pojawiły się ostatnio w zamszowym projekcie polskiej marki Epuzer. Jako pierwsza zaprezentowała się w niej Marina Łuczenko, podczas nagrania do programu Jaka to Melodia, w którym wykonała hit Rihanny Love on the Brain. Żona Wojciecha Szczęsnego do spódnicy dobrała orsizeową białą koszulę oraz czarne botki marki Celine. Z kolei Julia Wieniawa projekt Epuzer zestawiła z t-shirtem, szpilkami od Christiana Louboutina i kurtką Fendi. Tak ubrana pojawiła się w ubiegły weekend na imcie Sephory, gdzie przez przypadek potwierdziła swój związek z Baronem. Zamszowa spódnica w stylu Łuczenko i Wieniawy pochodzi z nowej kolekcji na sezon SS19 i kosztuje 2330 zł. W podobnej spódnicy, tylko że z poprzedniej kolekcji marki, pokazała się pod koniec ubiegłego roku Kylie Jenner. Julia Wieniawa i Marina Łuczenko w spódnicy Epuzer. Epuzer to polska marka, która szturmem podbiła serca polskich fashionistek, a teraz zaczyna swoją ekspansję zagraniczną. Marka została stworzona dla kobiet pewnych siebie, ceniących oryginalność i klasę, dla kobiet niezależnych i odważnych. Kolekcje wyróżniają najwyższej jakości tkaniny, dbałość o szczegóły oraz wysoka jakość szycia. Do grona wielbicielek należą m.in. Natalia Siwiec, Sandra Kubicka, Natasza Urbańska, Malwina Wędzikowska, Sara Boruc, Zosia Ślotała, a także Kylie Jenner, Christina Aguilera i żona Willa Smitha. Zdjęcia Mariny Łuczenko i Julii Wieniawy obejrzycie w naszej galerii, a występ żony Wojciecha Szczęsnego w Jaka to Melodia, poniżej.